Cześć, z tej strony Łukasz. Na tym nagraniu chciałem Wam opowiedzieć i pokazać, w jaki sposób możemy zapewnić komunikację pomiędzy dwoma urządzeniami, które znajdują się w naszej ofercie. Czyli pomiędzy UPS-em firmy CyberPower, i to jest model VP700 LCD, oraz NAS-em firmy Synology, to jest model DS220+. W jakim celu w ogóle zasilamy NAS-y z wykorzystaniem urządzeń UPS, za pośrednictwem urządzeń UPS? Po pierwsze po to, żeby ochronić się przed wszelkiego rodzaju przepięciami, które mogą wystąpić w sieci elektrycznej, chociażby w wyniku wyładowań atmosferycznych, a po drugie po to, żeby zapewnić im podtrzymanie bateryjne na wypadek nagłego wyłączenia w trakcie awarii zasilania z sieci energetycznej lub planowego wyłączenia, o którym na przykład nie zostaliśmy poinformowani. Taką komunikację, gdy zapewnimy między tymi urządzeniami, wtedy na bazie powiadomienia z UPS-a urządzenie NAS jest w stanie się samoczynnie wyłączyć i dzięki temu nasze dane będą zabezpieczone, nie dojdzie do rozsynchronizowania grup RAIDowych lub problemu z systemem plików, który potencjalnie mógłby na takim urządzeniu po nagłym wyłączeniu zasilania wystąpić. W jaki sposób tą komunikację zapewniamy? Potrzebujemy do tego przewód USB i zazwyczaj taki przewód USB w większości urządzeń CyberPower jest dołączony do kompletu z urządzeniem. No z jednej strony oczywiście musimy ten przewód USB włożyć do gniazda USB w UPS-ie. Z drugiej strony musimy włożyć ten przewód USB do odpowiedniego gniazda w naszym NAS-ie. No i następnie konfigurujemy już z poziomu samego panelu oprogramowania, co Wam za chwilę pokażę, w jaki sposób ta komunikacja ma przebiegać i co ma się wydarzyć w momencie, gdy na UPS-ie nastąpi odłączenie zasilania z sieci energetycznej. Jest jeszcze jeden sposób, w jaki moglibyśmy skomunikować urządzenia UPS z NAS-ami firmy Synology, a mianowicie w UPS-ach serii biznesowych, czyli nie takim modelu, jak mamy dzisiaj tutaj, czasami mamy możliwość zainstalowania karty zarządzającej SNMP i wtedy do komunikacji możemy wykorzystać nie połączenie USB, a sieć IP i dzięki temu jeden UPS może poinformować o takiej awarii zasilania nawet wiele urządzeń znajdujących się w takiej sieci. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób to skonfigurować z poziomu systemu DSM w naszym NAS-ie. Zanim zalogujemy się do naszego NAS-a, na liście zgodności produktów z NAS-ami Synology możecie sprawdzić, czy dane urządzenie było testowane z konkretnym UPS-em. To, że tego UPS-a nie będzie na liście, nie oznacza, że on nie będzie działał. To może oznaczać, że on nie był po prostu testowany z danym modelem. Na tej liście, którą znajdziecie na stronie Synology.com, możemy odfiltrować sobie te urządzenia po producencie, czyli możemy albo pokazać wszystkich producentów urządzeń UPS, albo możemy wybrać po prostu producenta, w naszym wypadku firmę CyberPower, wybrać konkretny model, na przykład BR1200E LCD, akurat tego modelu, który ja mam, który jest stosunkowo nowy, czyli VP700 LCD, podłączony jeszcze na listach nie ma, ale na przykładzie BR1200 LCD możemy zobaczyć, z jakimi urządzeniami ten model UPS-a był testowany. No i widzimy na liście m.in. urządzenie DS220+, z którego będziemy dzisiaj korzystać. Pomimo to, że VP700 LCD nie znajduje się tutaj na liście zgodności, to urządzenie jest poprawnie wykrywane i działa, co Wam za chwilę pokażę. Zalogujemy się teraz do naszego urządzenia. Tak jak wspomniałem, to jest urządzenie DS220+, to urządzenie zostało już wcześniej zainicjowane, mamy na nim stworzoną normalnie pulę pamięci, mamy stworzony wolumin. Do tego urządzenia podłączyłem już naszego UPS-a i teraz to, co trzeba zrobić, żeby te urządzenia mogły ze sobą współpracować, jest to przejście do panelu sterowania. Przechodzimy do panelu sterowania, wybieramy opcję sprzęt i zasilanie, wybieramy opcję UPS i zaznaczamy haczyk przy włącz obsługę UPS. W tym momencie możemy zdecydować też, w jakim trybie ten UPS jest podłączony.
Jeżeli mamy połączenie USB, to po prostu zostawiamy to ustawienie domyślne, zasilacz awaryjny USB. Jeżeli mielibyśmy urządzenie serii biznesowej wyposażone w kartę SNMP, wtedy moglibyśmy wybrać opcję UPS SNMP i należałoby skonfigurować dodatkowe parametry takie jak adres IP SNMP, MIP, wersję SNMP oraz społeczność SNMP, czyli jeden z parametrów, który jest potrzebny nam przy komunikacji właśnie protokołem SNMP. Jak widzicie, ja mam teraz to wyszarzone z tego względu, że mamy podłączony zasilacz awaryjny USB, czyli ten komunikat na dole nas informuje o tym, że mamy połączony po prostu już zasilacz przez USB, no i z tej opcji drugiej w tym samym czasie nie możemy skorzystać. Jest też opcja trzecia, która umożliwia nam zarządzanie zasilaniem tego urządzenia poprzez inne urządzenie Synology, czyli jeżeli mielibyście jednego NASa Synology, do którego jest podłączony przez USB zasilacz awaryjny, moglibyśmy z tego urządzenia informować inne urządzenia w naszej sieci lokalnej o tym, że awaria zasilania nastąpiła. Jeżeli one wszystkie są zasilane z tego samego źródła, czyli mają to podtrzymanie bateryjne, to wtedy mogłyby odpowiednio zareagować na sygnał z NASA, który ma komunikację z takim UPS-em. I wtedy wybieramy właśnie na tych NASach podległych tą opcję, a na NASie tym głównym. To, co jeszcze możemy skonfigurować w tym wypadku, jest to moment, w którym nasze urządzenie przejdzie do stanu gotowości, bo ten NAS tak naprawdę się nie wyłącza, tylko przechodzi do stanu gotowości. W trybie gotowości wszystkie usługi są zatrzymywane, a woluminy są odmontowywane, tak żeby zapobiec utracie naszych danych. Zanim ten UPS się wtedy rozładuje, nawet jeżeli by nastąpiła nagłe odłączenie, bo bateria by się wyczerpała, to wtedy nasze dane są zabezpieczone. I tu możemy sobie skonfigurować jeszcze jeden z dwóch trybów, czy ten UPS, czy to ten NAS ma przejść do trybu gotowości w sytuacji, gdy na UPS-ie będzie już bardzo słaba bateria. Czyli osiągniemy taki próg, w którym UPS stwierdza, że jest bardzo słaba bateria, czy to jest określony czas od wyłączenia się takiego zasilania z sieci, czyli możemy sobie określić, że na przykład po jednej minucie od wyłączenia zasilania z sieci albo po 5 minutach, ja zrobię 1 minutę, żebyśmy sobie to za chwilę zasymulowali, takie urządzenie ma przejść do trybu gotowości. Oczywiście musimy jeszcze zastosować zmiany. Po zapisaniu ustawień możemy zweryfikować jeszcze stan naszego podłączonego UPS-a, klikając w zakładkę informacje urządzenia, w przycisk informacje urządzenia i widzimy, że wykryty został producent, jest to Cyber Power Systems, model value 2, status podłączony, bateria naładowana w 84% i szacowany czas ochrony z baterii. Pracy na baterii. To, co jeszcze można by było skonfigurować w sytuacji, gdybyście chcieli, żeby ten serwer NAS stał się serwerem UPS, czyli poinformował po prostu inne urządzenia Synology w sieci o tym, że taka awaria zasilania nastąpiła, można skonfigurować opcję włącz sieciowy serwer UPS i wtedy w tych polach możemy skonfigurować do 5 urządzeń, które będą informowane przez naszego NASa o tym, że taka awaria nastąpiła. Oczywiście na tamtych urządzeniach wtedy konfigurujemy tą trzecią zakładkę, o której wspominałem, czyli serwer UPS Synology, żeby one wiedziały, że mają odbierać takie powiadomienie. I tak naprawdę to już wystarczy nam do tego, żeby w momencie, gdy nastąpi awaria zasilania, nasze urządzenie mogło przejść do tego trybu bezpiecznego i żeby nic się nie wydarzyło z naszymi danymi. To, co jeszcze można skonfigurować już niezależnie od samego UPS-a, to ewentualnie to, co ma się stać w momencie, gdy nastąpi całkowite wyczerpanie baterii, odłączenie zasilania z takiego urządzenia i przywrócenie ponowne napięcia. Wtedy możemy skonfigurować sobie jeszcze opcję uruchom ponownie automatycznie po rozwiązaniu problemu z zasilaniem, tak żeby po prostu to nasze urządzenie automatycznie się później miało szansę uruchomić. Czasami jest to pożądane, czasami nie. Jeżeli taka sytuacja nie jest pożądana, bo w środowisku często następują awarie zasilania, na przykład wraca zasilanie i po chwili znowu go nie ma, wtedy baterie w UPS-ie czasami nie zdążą się jeszcze naładować i urządzenie mogłoby nie zdążyć się drugi raz wyłączyć, wtedy lepiej jest skorzystać z opcji Wake on LAN i po prostu z wykorzystaniem jakiegoś serwera znajdującego się w sieci z tym
NASem. Takiego NASa włączyć, korzystając właśnie z protokołu Wake on LAN. Przetestujemy sobie teraz, jak może wyglądać takie przejście urządzenia do trybu gotowości, do stanu gotowości. Ja odłączę teraz zasilanie od naszego NASa. Od naszego UPS-a oczywiście. W tym momencie odłączyłem przewód zasilający od UPS-a. Widzimy, że urządzenie UPS podłączone do SIT08 pojawił się komunikat, że korzysta z zasilania z baterii. I po tej jednej minucie nasze urządzenie powinno przejść do stanu gotowości, do trybu gotowości. Ten czas mniej więcej upłynął. Jak sobie odświeżymy, to widzimy, że już nie możemy dostać się do interfejsu konfiguracyjnego urządzenia. To oznacza, że urządzenie przeszło do stanu gotowości, czyli odmontowało sobie woluminy i zabezpieczyło nasze dane przed potencjalnym uszkodzeniem, gdy taka bateria w UPS-ie się nam już wyczerpie do końca. Przywróciłem zasilanie dla naszego UPS-a i po chwili nasze urządzenie Synology rozpoczęło procedurę uruchamiania. Nie trzeba było nic klikać, ta procedura nastąpiła automatycznie, no i znowu interfejs naszego urządzenia jest dostępny. Widzimy, że serwer działa prawidłowo. Możemy podejrzeć sobie jeszcze raz status naszego urządzenia. Widzimy, że bateria nam się trochę rozładowała w międzyczasie. I w taki sposób możecie skonfigurować, korzystając z urządzenia UPS, to jak ma zareagować na to NAS Synology, tak żeby lepiej chronić nasze dane. Dzięki za obejrzenie naszego materiału. Jeżeli film był dla Was przydatny, to jak zwykle zachęcam, dajcie łapkę w górę i do subskrypcji naszego kanału, bo takich materiałów będzie się pojawiało na nim więcej. Dzięki i do zobaczenia.